W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Czarkowa w województwie śląskim. Leśną drogą pożarową docieram do ruin bazy rakietowej JW-2389. Niestety wandale pomazali ściany sprejem, a szabrownicy targali kable, bo lepiej mieć mieć niż nie mieć nic. Dużo okopów i transzei w okolicy, dużo resztek siatki maskującej i spore ilości worków z piaskiem. To miejsce to kawał naszej historii. Warto je zobaczyć na własne oczy. Do ruin warto mieć latarkę i wejść głębiej. Co prawda na ścianie pisze zakaz wstępu, ale ruiny są w dość dobrym stanie. W związku z tym nie widzę tutaj większego zagrożenia, ale jak mówię, wejście na własną odpowiedzialność. To miejsce ma swój klimat. Widać gdzieniegdzie resztki dawnego maskowania. Niestety cały ten klimat niszczą ludzie, bo zamiast ewentualnych zabytków wartych zobaczenia możemy dostrzec butelki po wyborowej oraz ślady po ogniskach. Gdybyście wybierali się tutaj na rowerze, to miejsce jest około 16 minut jazdy od centrum Kobiura. Dawniej stacjonował tutaj dywizjon rakietowy obrony powietrznej kraju. Przydałaby się tutaj jakaś tablica, która by o tym również informowała. Szperając po internecie, dotarłem do takich informacji, że był tutaj schron rakietowy o wdzięcznym skrócie SNR i SD. Dla niewtajemniczonych te skróty to stacja naprowadzania rakiet i stanowisko dowodzenia. Dziś wyglądają jak garaże na trochę większe ciężarówki. Jednak jeszcze nie tak dawno jakiś szalony żołnierz przebywający w tym miejscu mógł narobić sporej afery. Z dachu przykrytego ziemią widać kolejne wyrzutnie i cały system dróg prowadzący do kolejnych obiektów, takich jak magazyny rakiet, którego niestety nie udało mi się namierzyć. Ciekaw jestem, czy okoliczni mieszkańcy wiedzieli, co kryje ten las.
Przecież ciężko nie zauważyć, nie usłyszeć startu rakiety. Pewnie wiedzieli, że wojsko coś tam kombinuje. Jednak rakiety raczej wielu nie widziało, ponieważ prawdopodobnie z tego terenu wystrzelono tylko jedną. Na ćwiczenia żołnierze jeździli głównie do ZSRR. Pierwsze strzelanie jednostki stacjonującej w Czarkowie odbyło się w roku 1962 w Aszułku. Także może nie całość, ale spora część tajemnic pozostała nieodgadniona aż do roku 2001, kiedy to po kolejnym przegrupowaniu jednostka została przeniesiona do Gliwic, a cały teren został osierocony. Dziś teren ten jest częścią lasu i można w miarę swobodnie się po nim poruszać.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.